Jestem SCP-096 do zadań specjalnych. To ja zostałem stworzony, żeby tutaj zajmować się takimi sprawami jak polowanie na podstępnych robicieli zadań. Tak, to jestem ja, SCP-096 na Dzikim Zachodzie. Dobra, Indianka 20, czyli będzie 32, narobi amunicję. Stealing goods 36 sekund. Dobra. Ja jakieś powiadomienko? Medicine. 31. Tak, czyli stosunkowo niedawno, ale nie mam pojęcia, kto stamtąd mógł przejść. Też nie wiem w sumie. Dużo osób szło. Zero minuta, jakiś gościu zatruwa wodę środkową, ale nie mamy środkowej wody. Okay. Nie, mamy. Minuta. Mamy. Minuta 5 gościu zatruwał wodę i minuta 10 gościu też zatruwa wodę, ale za blisko mnie raczej, żeby to był ten. Dobra, minuta 25 modli się. To jest ważne, bo modlenie jest trudnym taskiem ogólnie. No. Dobra, coś przyszło? No, tutaj przyszło mi. Bomba. Bomba. Jak sobie klikniesz test rozpację, to widzisz, że... I mi się wydaje, że wiem, który to i teraz jest przyjemny. Ja chyba też wiem, który. Widzisz po prostu... A, to jest Stealing Goods. Wiem, ale wcześniej jako... wydaje mi się, że przy bombie był. Ale jak odbierasz po prostu questa, czyli wiesz, gdzie jest to miejsce. Jak, siostra zakonna, tak mi się wydaje. Widzisz, gdzie jest po prostu zrobiony, masz taki... kurde, jak to się mówi. Taką okejkę masz przy na przykład teraz barbershopie. Odbierz toś. No, po prostu miejsce, idę odebrać. Modlenie się 2.10. Haircut. Dobrze. Łatwo. Kosmita podbija świat. Woda jest niezategowana. Dobra, on restingował, więc restingował gdzieś tam z tyłu. On musi być na tyłach tej knajpy. Idę na tyły. Dobra, to ja musi jeszcze dwie studnie muszą zatruć jeszcze. Jeszcze nie zatruli studnie. Ale tak teraz pewno. Będą białe robić, bo już mają unfinished, tam pokazuje. Widzę, mają wysoki poziom. Widzę, że Indianka zatruwała wodę jak coś, 2.45. A Indianka chyba jest czysta, wiesz? Mówisz? No, bo Stealing Goods robiła i... Goods... I nic nie było. Rudy robi Stealing Goods 3.10. No, białe taski teraz robi. Indianka znowu zatruwa jak coś. 3.20 okay. Zatruwa tylną studnię. One to chyba było niezrobione z tego co pamiętam. Możliwe. Póki co nie ma powiadomień, więc spokojnie. Piesek szczeka, ale to raczej nic nie doświadczy. Modlenie 3.36. Borda mamy? 3.45, kobieta 3.50 będzie około. Kobieta robi borda, Indianin w studni zatruwa. 3.50. Bunduże. Ale nie ma na razie żadnych powiadomień, więc raczej czysto. O, ja się idę odebrać. Mów co? Bank. Po twojej jeszcze stronie. Banku. Pewnie tylnym wyjściem mógł wyjść. Albo muszę siedzi nadal w środku. Czy jest studnie? Robienie? Nie, ale nie to było tuż niedawno, więc to a bardzo nie jest świeże. Studnia. Bardzo... Ojojoj, chyba wydaje mi się, że mam któregoś. Well water, tylne, tak, tylne. Tak. Teraz, tuż przed chwilą praktycznie, ktoś chyba zatruwał wodę. No jest. Ładnie! Przetegowane! A, pięknie, ogarnięte. SCP-096 rozwiązał sytuację. Dobrze, Destru, tak trzymaj. Super. No, to musiało się tak skończyć.
Niestety, no SCP-ki mają taką zdolność, że po prostu potrafią łatwo eliminować swoje ofiary. No. Ja miałem czerwony notoriety level, nie? Tak, no ogólnie, no już mieście przewalone. No ja nie mogę, bo ja nie mogłem no robić białej kaszki, bo nie czasu zabrakło. No bo Luna AFK poszła, bo myślała, że jeszcze to chwilę potrwa. Dobra, no jak nie. Coś tworzy lobby, więc dołączajcie się szybciutko. Dobra. Dajcie mi jeszcze chwilę, idzie, no właśnie, dajcie mi jeszcze chwilę. No dobra, no to gramy chyba bez niego w takim razie. I jak ogarnęliście tę teleportację? GBS? Nie, bo ja przypadkiem shiftera wziąłem i ja nieraz go nie użyłem, bo mieliśmy teleportera brać. No. A shifter to co to jest, że zamieniasz się ze swoim kolegą? To... W sumie to też jest na jak spoko, tak mi się wydaje nawet czasami. Chociaż ja wiem, czasami. To takie... A jak wy Lunę wyczaliście, bo jestem ciekaw. No jak ale to? Ty... Lunę proste, no bo na początku przyszło powiadomienie, że ktoś bombę podsadził. A potem przyszło powiadomienie, że ktoś bagaż ukradł, no i jakby tylko ona się kręciła w tamtym miejscu. Aha, no chyba, że tak. No poszli mnie, no, jak wychodzę. Dobra, to co, to ja idę na Seryfa. Dobra, no to ja idę na Bandziora, bo chcę teleporta wykorzystać. No ja też będę musiał go wykorzystać. No chodź coś na Bandziora, jest, a na tego, na Seryfa. No może... To Luna, dobra, git. Chyba, że Destrowi da, a dobra, no. Nie no, spoko, odpuśćcie. Destro na następną niech sobie zagra. Ja dobra, zaczynamy! No dobra. To dobra, jazda. Lecimy. Na teleport. Teleporter. Nie mam pojęcia, gdzie ja ten teleporter, szczerze mówiąc. Dla mnie to jest taka... Takie XD trochę. Dobra, ja już robię pierwszego taska. Ja też już robię pierwszego taska. A, dobra, bo nawet... ja nie ta, no bo ja nie przeszedłem. No ale czekajcie. Tak swoją drogą robiliśmy tego samego taska. Tak? O kurde. No bo ty stoisz obok mnie. Ty nie, nie zauważyłem. Obie, nie? A to dobra. Dobrze, bo ty zmniejszyłeś od razu notoriety level. Dobra, użyję teleportacji, bo chcę zobaczyć jak to działa. A tak działa. O kurde, fajne nawet. Dobra, teraz już przynajmniej będę wiedział. Faktycznie da się, o. Dobra. Jak to, jak działa wybieranie, gdzie się teleportuje? Przytrzymuję, tylko pamiętaj, że masz dziwną pozycję, jak teleportujesz się. No ja i, wiem, ale i przyciągasz, przytrzymujesz, shift trzymasz cały czas i myszką wskazujesz cel, czyli musisz mieć jakby widoczność. Musisz mieć widok teleportacji. Aha, dobra, a bo ja się tepnąłem, dobrze, że nikogo nie było, bo ja się tepnąłem praktycznie w puste miejsce, gdzie nikogo nie ma. Dobra, tutaj idę płakać po partnerze. Dobra, ja idę tutaj ten, gutsy ukraść. Dobra, to ty kradnie gutsy, a ja płaczę po partnerze i spadnie nam poziom bycia sus. Wiesz co, musiałem anulować, bo on centralnie się na mnie patrzył. Ej, faktycznie. Dobra, już rozumiem, jak działa ta teleportacja, okej. Ja też zrozumiałem, w końcu. Bo te kółko się pojawia, jak się przytrzyma shifta. A, my mamy dwie teleportacje na grę, dobra. Ta, no właśnie, więc ten teleport niby spoko, ale wiesz, tak... Tak można, wiesz, tak mieszane. Kurde, strasznie pilnują, ciężko to jest, powiem ci, tym Old Ladersem, powiem ci, wiesz? Jakby co, jestem już podejrzany. Nie wiem za co szczerze, no ale już nie. No rób białe taski. No taki jest plan. No i mnie zabił. No, dobra, to będzie chyba po robocie dzisiaj. Ale ja szczerze nie wiem co źle zrobiłem. Może byłeś w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Pewnie tak. To bardziej o to chodzi. Muszę trochę zbić najgorsze. No, nie wiem, czy czas masz na to.
No, nie mam, ale i tak muszę trochę zbić, bo... Trochę nie mam, ale nic nie mam, nic się nie zrobić. No niestety, trochę przesrane, tyle ci powiem. No, to prawda. Dobra, zrobimy sobie główne zadanie jedno. Ja nie wiem, czy ci na żółto nie wskoczy poziom. Wskoczy. A i tak nie. Może grać, wiesz co, może są tylko dwa, jak się gra we dwójkę. O, bardzo możliwe. Chociaż nie, w sumie nie, bo ostatnio jak mi Lunę zabiliście na starcie, to ja do czerwonego dobiłem. A jeszcze miałem żółte pomiędzy. Jeden, ktoś znowu kampi na tym. Tam... Kradnięcie z tego. No tak, na gutsach. Dobra, fryzjerstwo zrobię, bo to jest dosyć trudne, a muszę to prędzej czy później tak zrobić, więc... Mhm. Może się uda, albo może i się nie uda. Teleportacja jest generalnie fajna, żeby tak uciec, co nie? Taktycznie, kiedy... No ale to musiałbyś schować się przed kimś tak, tak, żeby on nie widział, jak się teleportujesz. Tak. O kurde, jest za mną, niedobrze. A nie wiem, czy on za tobą idzie, mi się wydaje, że on za kimś innym chciał iść. A jednak za tobą chcę iść. A jednak nie? Nie wiem, ten chłopak... Nie, chyba nie chce iść ze mną. Po prostu patrolował te tereny, wiesz? No. Kurde, mało czasu. No, ja ci mówię, nie ma czasu. Dobra, trudno. Robimy główne. Najwyżej mnie złapią. Co nie trzech tych? No to jest bardzo ciekawe, że misje się skalują z ilością szeryfów, a nie z ilością tych kryminalistów. No w sumie tak, chyba jednak kryminalistów powinno być im chyba więcej. Wychodzi na to, wiesz? No ja nie wiem, bo jeżeli to się skaluje z ilością szeryfów, to wtedy będziesz miał trzech kryminalistów i mniej tasku do zrobienia. O, no to Little Level mój ulubiony. No ale dosłownie taki miałem ostatnio, to teraz będą mieli tyle maili, że ich nie odczytają wszystkich. Chociaż jakby jakiś jeden chłopak chyba cię idzie odstrzelić właśnie. Tak mi się wydaje. No jednak nie. Dobra, lecę po kolei jak leci, bo i tak no, nic. Musisz, bo to nie ma czasu. Bo nie mam czasu, po prostu muszę lecieć. Dobra, trudno, odstrzelał mnie, lecę po kolei jak ja się masz. Ja bym się śmiał, gdybyś no. jeszcze zrobił po prostu. Oni, wiesz co, możliwe, że dla nich to jest też problematyczne, bo za dużo powiadomień dostają i to no, jest takie, to wiesz... jest problem. ...25 sekund. Chociaż patrolują tam ten teren, gdzie skąd ty przeszedłeś przez tak. chwilę, no. Oni patrolują. Nie o, idą za mną. Koniec. No, mi się wydaje, że już... Mi się wydaje, że jeden z nich będzie chodził, a drugi sprawdzi maila. No, no właśnie. No niestety, nie dało rady. Za mało czasu no, było. Po prostu czasu. Ja mam wrażenie, że no. za dużo taskawek na dwóch kryminalistów. No, no ej, ale powiem wam, że za mało czasu, bo pięknie. Nie miałem jak robić tasku, po prostu tak mało czasu było. Jest źle zeskalowane, musi być chyba... A ten szeryf, co mnie zestrzelił, nie, to jak stwierdziliście, że to ja robiłem po zgodzie? A, to ja widziałem po prostu dwie stałe, jeden przy jednym, drugi przy drugim. Ej, a co, jeszcze jeden... To zrobiłeś spokojnie.
Nie dajmy się zwariować. Po co za punkt przepłacać? Skoro Ewek zazwyczaj ten sam. W drugiej tablicy było dwóch. I po prostu wiedziałem, że zrobiłeś Manhattanowy FIFA. Czdonej Delo, elo 500 zł, czaty, serduszko dla Manhattanowego elo. Nie, elo. To zrobiłeś ten pierwszy. No tak, i tam ze mną był NPC, który odchodził. Nie, no ja tam nie widziałem. Kurczę, wielkie dzięki Manhattanowy, po prostu serduszko dla ciebie, piąteczka i żółwik, wielkie dzięki byczku, będzie na harnasie! Woo! Dla mnie to było takie donate, dzięki, to się szanuje, czaty. Piękny, majestatyczny donate, Manhattanowy, lecisz chyba po jakiś finał, co nie? Poczekaj, powiem. Dołączajcie się, bo Paul pokój jest. Czterech na jednego, co? Gdzie jest Vexi? Już dołączę. Dobra, zobaczmy. Myślę, top. Że taki łatwy jest. Zobaczcie sami, Manhattanowy w tym momencie. Piękne czwarte miejsce. Mkniesz na szczyt, można powiedzieć. No, top 3 maybe. Maybe już niedługo. Można piękne trzecią. Dzięki Manhattanowy. No, piąteczka dla ciebie. Za trzecią jeszcze i jedna. Teraz bym zagrał na dzięki. Tego shape shiftera. Napiję się na pewno. Jak zaraz dorwę jakiegoś harnasia. A gdzieś na pewno jakiś znajdę. Dobra, jak robimy tak składy? No dobra, możemy tak zagrać. Potężny Destru, no to macie, jakby to wam powiedzieć, macie przegwizdane. Przegwizdane. Gramy. Chyba. Ej, B. Idę już na to, spokojnie. Ten teleporter gramy, czy jak? No ja, albo biegacza. Generalnie paradoksalnie biegacz wydaje mi się, że jest najłatwiejszy paradoksalnie. Nie, maybe coś mówił właśnie shifterze. A co, graliście shifterem? No teraz chcę zagrać na to. A, myślałem, że gramy tylko na jedną klasę. Nie, on mówił, że teraz by zagrał właśnie shiftera. A jak shifter działa? Nie wiadomo. Chyba pod shiftem się zmienia jakoś, po prostu. Pamiętajcie, żeby białe też robić. Destro, rób białe, bo ty jako najmniej doświadczony musisz białe dużo robić. Weź, ty dobrze, będziesz naszym... będę napierdzielał białe. Chcesz ty białe zrobić? Bo już trzeba. Napierdzielaj biały, żeby notoriety level nam spadał. Dobrze, tak właśnie zrobię, rozumiem. Kościu, tu ko znowu kampi, nie wiem, na gucy? Chyba na gocy kampi, nie jestem pewien. A to zależnie od czasu spada level, czy mogę stać w jednym miejscu, żeby spadał level dużo, czy jak? Nie, nie, spada od zrobienia tasków. Jak robisz białe taski, to ci spada notoriety level. Nie, bo mi ten czas się nie skończył. Tak to działa. No i fajnie. Dobra, i też się pójdę pomodlić. Bo policjant szedł akurat w moim kierunku. Więc sobie zrobię też białego taska. Ja pozatruwam wodę i potem zrobię białe taski. Dobra. Żółty i biały. Macie szczęście, że akurat zrobiłem biały, bo się poszedłem pomodlić. Nie trafili. Nie trafili. Dobra, mamy przewagę dzięki temu. Łatwo dla musami. Dobra, robię też biały jego taska kolejnego jak coś. Nie ma białe pataski, po co to komu? Już mamy zero na tej. No wiem, ale to bardziej dla tego. Dla zrzucenia, wiesz? Bardzo dobrze nam idzie ogólnie, nic nie podejrzewają i są totalnie jakby trochę nie po tej stronie. Za spódniczy mam iść. Uważajcie, bo oni tu idą. Co robię drugi raz? Nikt się zorientuje. Kurde, tam.
Zrobię białego. Czemu się nie teleportowałem tam? Łatwo. Ale zrobiłem trika. No, to byłoby dobre, ale niestety zmarnowałem jedną teleportację, bo mi się goście nie teleportował tak jak chciałem. Szkoda. Muteczek w sumie. Trochę tak. Dobra, będę kraść amunicję z głównych zadań. Idzie nam na razie perfekt. Co mówisz? Do fryzjera idę. A ja idę gdzieś, gdzie jest to żółto, ale nie wiem co to. To ja sobie zapalę. Ja też właśnie to robię. Możliwe, że ten początek widział, ale trudno. Nie, patrzący. Możliwe, że obserwuje raczej swoich kolegów. Jest duża szansa, wiesz? Idę po prostu to zrobić. Ja się przebrałem, żeby nie było problemu. Przebrałeś się? Tak. A co ta ostatnia umiejętność to jest przebranie? Nie, no ja wziąłem shapeshiftera, no że ja się przebierasz normalnie. A co robi shifter? No, że mogę zmienić wygląd swojej postaci. Naprawdę? No, dwa razy chyba można, więc... Ja pierdykam, to jest tak OP! To przecież oni nie mają żadnych szans z tymi waszymi shifterami. Ja ci bo nie mogą pamiętać, bo pójdę za róg, się przebiorę tam całkiem szybko i tyle. No właśnie. Kradłem jakiś pakunek fajny z pociągu. Ojojoj. Nie trafił, co? Właśnie widzę, no. No niestety, trauma ich zjada. Czyli mogę zrobić śmiesznego prankę i się przebrać na ich oczach. Nie, to... nie rób. Strzeli do mnie raczej. Dobra, nie? Dobra, presja ich zjadła. Presja ich zjadła. Chyba tu nie przyjdą nawet, tak się no, wstydzą. No, boją się, boją się. Chyba przyjdą, no. Boją się tego, jak ich zjedziemy. Cześć, Abby.